Może tam doskoczymy na drugą stronę, żeby może jakieś też orby zebrać, bo chyba tam są. Tam na tej górze wodospadu. Tak, doleciliśmy tutaj. Oczywiście, że tutaj są orby. Przy okazji kolejny jakiś ten item do zebrania. Nie no, najwyżej, no mówię, jeszcze raz się to zacznie, no trudno się mówi. Przynajmniej będę miał te orby zebrane. Już i tak wiem, że nie zdążę. Choćbym się teraz starał. Ale tu widać, że twórcy mocno nawiązali też do pierwszej części, bo w pierwszej części było to całe, wiecie, tym zielonym eko niszczenie tych fioletowych roślinek. Co nie? Więc teraz widzę, że bardzo tutaj twórcy nawiązali do Jacka jedynki. O, i kolejna rzecz, którą sobie przy okazji zbierzemy. Te takie luźne itemki oczywiście, że też będziemy sobie zbierać. O, i chyba będzie zasta muzyka. Tą muzykę będziecie bardzo często słyszeć w tej gierce, jak nie ogarniacie tych, co trzeba robić i tak dalej. To już widzieliśmy 500 tysięcy razy, da się to pominąć? Da się, oczywiście. Dobra, Osmob, skończ pierdzielić kocopoły, ja tu teraz wiem, co mam robić. Skupmy się teraz już na tych roślinkach, bo to jest naprawdę easy misja i myślę, że powtarzanie, jak już to może być bardziej z własnej głupoty, bo skupiasz się na orbach, co nie? Ja nie powiem, że nie, ja bardzo... Może inaczej, wiecie co wam powiem? Mimo, że dopiero przechodzę czwarty poziom w tej gierce, bo to jest chyba czwarty, o ile dobrze naliczyłem, to jednak ta gierka... Oj, przepraszam najmocniej. To jednak ta gierka jest spoko nawet, w sensie... Te pierwsze poziomy są jak najbardziej spoko, ale jak sobie tak oglądałem Let's Play u Crystal Fisher, może znacie tego zagranicznego youtubera, anglojęzycznego, to jednak wydaje mi się, że gierka właściwie od połowy jest, robi się strasznie powtarzalna i nudna. W sensie ja takie odniosłem wrażenie, wiecie, oglądając Let's Play, nie? I też kiedyś troszeczkę doszedłem dalej i faktycznie miałem podobne zdanie, że troszeczkę gierka staje się tak troszkę nudnawa potem. Troszeczkę nudnawa. Ale na przykład ta misja jest jak najbardziej spoko w tym poziomiku. Dobra, gdzie jeszcze roślinek zapomniałem? Tu u góry pewnie. Tak jest, tutaj na przykład ominąłem. Tu nie ominąłem. O, tutaj są jeszcze orby, które zbiorę, ale to za chwilę. Szukamy teraz roślinek. Dobra, ja wiem co i jak, ty. Dobrze, że tutaj to światło nam też pomaga, nie? Mniej więcej pokazuje nam, gdzie są te roślinki. No trochę byłoby to przesrane, nie powiem, że nie. A, i tam jest jeszcze, dobra. I potem będziemy mieli konfrontację z minibossem tutaj. Tak, bo tutaj też jest miniboss, to będzie nasz w zasadzie... W sumie to ciężko nazwać bossem. No bo dobra, nazwijmy to powiedzmy pierwszy boss, o. Powiedzmy. Daxter, crash into the purple bugs to kill them. The big plant is going to die. To jeszcze nie jest boss, dobra. Teraz musimy tamtych roślinek się pozbyć. Więc dojedźmy tam. W sensie tamtych roślinek, Boże. Tego czegoś, co tam jest obok tej rośliny. Szybko pośpiesz się.
Tam jest, widzę. W ostatniej sekundzie. That's the Queen, Daxter. Don't let her escape. Teraz muzyczka się trochę zmieniła. Jest to remix właściwie tej muzyki, co była przed chwilą. No i właśnie teraz mamy pościg za królową. Ona ma tylko 3 sloty zdrowia i w zasadzie nic nie atakuje, tylko po prostu musimy ją ścigać. Jak sami zresztą widzicie. No dawaj, daj się zaatakować, no dawaj, 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 dawaj. Nie rób mi tego. Dobra, tutaj się dała zaatakować. Widzę. Teraz tylko już ostatnie, kurde, pasek. Ostatni pasek zdrowia. Yes. No i gitara, i mamy, kurde, misję zaliczoną. Kolejna misja zaliczona. Jesteśmy szczęśliwi, wszyscy. Przynajmniej mam taką nadzieję. A teraz zbierzmy zaległe te orby, które tutaj są, w sumie. Tak trochę łatwo dostępne, a tak łatwo je ominąć, to tak szczerze, no, trochę lipa, nie powiem, że nie. Dobra, jeszcze tylko 3. Gdzie były 3? Jeden z nich wiem, że przy drzewku był. Ta, tutaj jest. Zaraz go zdobędę. A dwa ostatnie? A dwa ostatnie to gdzie? Tu chyba na dole będą. O, widzicie, tutaj są. Hehe. Pięknie. Poziom zrobiony na 100%. Tak, bo tutaj nie ma żadnych skull gemów. Więc możemy sobie stąd już lecieć. Jak robiłem ten świąteczny live stream, to z tego co wiem, z tym potworkiem, z tą królową, nie miałem chyba żadnych problemów, aczkolwiek mogę się mylić, bo to było 3 lata temu, w 2017 roku. A jak grałem tutaj za pierwszym razem, to w sumie wszystko chyba git było, z tego co pamiętam. Oops. Daxter! Is that you? What was that noise? Welcome back, my boy. Good. You've already covered old Betsy up for me. At her age, that old duster needs all the tender, loving care she can get. I'll bet she needs a wash. No, no! She's fine! Perfect! Not a scratch! No siree! Everything's still here. More or less. I'll pick up the pieces later. I'll give her a bath later. Huh. Are you sure? That's very thoughtful of you. XD. This precursor stuff, but it sure makes an Otzel want to catch a few Z's.
No i tutaj mamy już ostatnią rzecz w sumie na dzisiaj, co chcę wam pokazać, czyli mianowicie ta minigierka, która tutaj jest na tym wyrku. A mianowicie wszystko składa się, że Daxter teraz poszedł spać i ta minigierka dzieje się w śnie Daxtera. Jest to jedna z dosyć w miarę prostych minigierek, przynajmniej na chwilę obecną. I tutaj mamy fałszywych golów, którzy nas będą tutaj napadać. Więc będziemy ich atakować, kurde. Oczywiście wiadomo, minigierka nie będzie aż taka prosta, jak teraz się wydaje, ponieważ oni będą przyspieszać, więc trzeba będzie szybko reagować. Kurde, trochę nie dałem dupy. Fuck. Źle to zrobiłem, czekajcie jeszcze raz. No trochę dostałem w dupę, nie powiem, że nie. Teraz czekamy. Ale muza jest tutaj dowalona, to muszę przyznać. Dokładnie tak. Musimy poczekać, aż golowie wejdą na te przyciski. To jest łatwa minigierka, przynajmniej ta pierwsza runda jest łatwa, bo później wiem, że one są trochę trudniejsze. Ale ta to jest kurde mega prosta i trochę głupio jest sfailować tutaj w tak bardzo błahy sposób i banalny. Ale Daxter w ogóle badasowo wygląda w tym stroju, muszę przyznać. I kurde, lepę na raid dostał ten gol fałszywy. Fałszywiec jeden. No, dawajcie. Przez chwilę nawet nie wiedziałem, jaki to jest przycisk, więc wolałem się trochę dłużej zastanowić. Bo czasami, wiecie, model postaci po prostu zasłoni i nie wiadomo, co to jest za tam przycisk, a nie chcę potem na pałę zgadywać. A, kwadrat. X. Kółko. Kwadrat. Jeszcze trzech tylko zostało, to już jest easy. I know kung fu. No i minigierka jest zaliczona. Nice. Udało się. 10% mamy. Dobra, to słuchajcie, tutaj sobie zaraz gdzieś zapiszemy. Ja sobie oczywiście zapiszę save state'em i na dzisiaj skończymy po prostu, bo myślę, że tak godzinka 10 to jest idealny, że tak powiem, czas na skończenie sesji. Myślę, że chyba możemy stąd wyjść. A nie, nie otworzą się nam drzwi, czyli musimy pogadać sobie z Osmo. To pogadajmy z nim, wyjdźmy na zewnątrz i wtedy skończmy. Okej. Teraz już się nam drzwi otworzą? Tak jest. O, i mamy sobie skuterek i możemy teraz lecieć do baru Hip-Hop. To tutaj sobie zapiszmy, zapisz stan. Oczywiście, że tak. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie tej oto sesji. Nagrywamy w zasadzie to tych oto odcinków, które wyjdą z tej sesji. Mam nadzieję, że one się wam podobały w sposób ciekawy, jaki informatywny jest prowadzony ten let's play.
Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. No i cóż, dzięki za oglądanie, ja i Juju albo Justyna pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne odcinki z Daxtera i nie tylko. Siemka!